Siemanie do wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szczypsar i dzisiaj jesteśmy ponownie na Wariatkowie. Od wczorajszego odcinka szukamy kodu do drzwi, które są ukryte w bazie Milki. I muszę tak naprawdę dowiedzieć się, co to jest za kod i co on tak naprawdę prezentuje. W poprzednim odcinku, będąc w fabryce Poppy Playtime, udało nam się znaleźć tak naprawdę pierwszą część kodu, czyli to była jedynka. I to właśnie zapisaliśmy sobie właśnie w tej skrzynce, którą tutaj mam, i mamy kod do drzwi Milki i to jest jedynka. I w dzisiejszym odcinku chcę znaleźć drugi kod, właśnie drugą cyfrę do tego kodu, który pomoże nam otworzyć te tajemnicze drzwi, które na bank prowadzą do czegoś ważnego. Tylko jeszcze za bardzo nie wiem. Nie wiem do czego jeszcze po prostu, nie? No ale to mam nadzieję, że uda nam się znaleźć. I tak zastanawiałem się przed odcinkiem, gdzie mógłbym pójść, żeby znaleźć ten kod. Gdzie on mógłby być tak naprawdę ukryty, o co może chodzić i tak dalej. I wydaje mi się, że całkiem prawdopodobne, że te kody będą poukrywane właśnie w jakichś miejscach, w których wcześniej była Milki. Czyli mieliśmy na przykład drzewo, tą wioskę ogrów, mieliśmy tą, jak to się nazywa? Mieliśmy świątynię Slendermana, mieliśmy to więzienie ogrów, był szaman i w tych wszystkich miejscach może być jakieś, może być po prostu coś. Więc w dzisiejszym odcinku postanowiłem wybrać jedną z tych lokalizacji i pójść ją przeszukać dokładnie. I tą lokalizacją jest właśnie wioska ogrów, więc właśnie sobie tam dziś... O kurczę, myślałem, że mam wiadro w ręce, a miałem siekierę. Właśnie pójdziemy sobie tam... Czemu to jest tyle łódek? Co jest grane? Tutaj tyle ich nie było, no ale dobra. Weźmy w takim razie do tego, ja nie mam żadnego żarcia, nie wziąłem żadnego żarcia. No ale dobra, mam nadzieję, że wrócimy szybciej. Dobra, no nieważne, w każdym razie idziemy do tej wioski ogrów i poszukamy tam jakiegoś kodu, bo całkiem możliwe, że jedna z cyfr tego kodu właśnie się tam znajduje. Więc mam nadzieję, że uda nam się to znaleźć. Ja za bardzo tak zastanawiałem się, co może być po tej drugiej stronie tych drzwi. I tak naprawdę nie przychodzi mi nic innego do głowy, jak to, że po prostu tam może być Milki i może być też Fiona. Więc mam nadzieję, że uda nam się to odkryć, bo jeżeli otworzymy te drzwi, jeżeli w środku będzie Milki, jeżeli w środku będzie Fiona, no to uda nam się tak naprawdę zaspokoić wszystkich. Uda nam się zaspokoić ogry, bo powiedzą, że spoko, oddaliśmy Fionę, znajdziemy Milki, więc ona będzie już bezpieczna i nie będą jej gonić ogry. No i ogólnie będzie, tak naprawdę same korzyści w tym wszystkim będą, więc wydaje mi się, że warto. Pozwolę sobie taką przerwę teraz zrobić, z tego powodu, że słuchajcie, zastanawiałem się nad tym, co robię w internecie i uznałem, że chciałbym zrobić kolejne podejście. Wiem, to ciężko w to uwierzyć, ale kolejne podejście pod mój kanał Szczypsar Plus. Jeszcze jakieś 2 tygodnie temu byłem pewien, że tego nie będę robić, ale aktualnie jestem w sytuacji, w której zdałem sobie sprawę, że tak naprawdę mam masę czasu, żeby to zrobić. I wydaje mi się, że dobra organizacja czasowa, dobra organizacja tego wszystkiego sprawi, że będę w stanie tam wrzucać filmy. Może nie dziennie, ale będę się starać w miarę często je wrzucać. Tak samo mój kanał Filip Szczypka też aktualnie tam wrzucane są reakcje z live'ów i tak dalej, więc no po prostu wszystkie linki potrzebne macie w opisie, tam was zapraszam serdecznie, możecie wchodzić i będziecie wiedzieli, co gdzie się dzieje, a w szczególności zapraszam was na plusa, ponieważ tam, jak oglądacie ten odcinek, to już się pojawił odcinek z grania w Squid Game w Robloxie wraz z Bzykiem, więc zachęcam, jeżeli tam wbijecie, będzie mi miło, bo no bo co, no bo razem będziemy mogli tam spędzić czas. Dlaczego tak się ścina ekran? Co jest grane? Co się dzieje? Widzę na podglądzie, że... Ja nie mam takich lagów! Czy tak było od początku odcinka? Muszę to sprawdzić. Dobra, sprawdziłem sobie nagranie na szybko i nie było tam, znaczy były pod koniec tam takie ściki, więc przepraszam, ale już je ogarnąłem, już nie ma tych ścinek, nie wiem, co się dzieje, mój komputer ostatnio totalnie wariuje i nie wiem, co się z nim dzieje, jakoś niespecjalnie myślę nad tym, co z tym zrobić, bo sam nawet nie wiem, no musiałem nowy komputer kupić, ale aktualnie części do komputera kosztują tyle, że musiałbym chyba sprzedać swoje nerki i wątrobę, żeby kupić kartę graficzną, więc może lepiej niekoniecznie. Dobra, słuchajcie, przejdźmy do tego, żeby poszukać tutaj jakiegoś miejsca, w którym może być ukryty kody. I to może być tak naprawdę wszędzie. Za bardzo nie wiem, gdzie miałbym tego szukać, więc po prostu przeszukajmy wszystko po kolei. Zacznijmy może od po prostu tego domku. Szukajmy po prostu czego? Szukajmy jakichś skrzynek, szukajmy tabliczek, bo wydaje mi się, że jak już gdzieś będzie to ukryte, to właśnie albo właśnie w skrzynce, tutaj akurat nie, albo na jakiejś tabliczce. Jeżeli się pojawią znowu takie lagi, to przepraszam. Nie wiem, od czego one były. Aktualnie ich nie ma, aczkolwiek i tak mam wrażenie, że nie jest to jakoś mega płynne. No, ale muszę popracować nad tym, bo coś tutaj ten komputer tak robi mi czasami, no, niemiłe niespodzianki, że się ścina. Dobra, tu jest jakaś skrzynka znowu, dobra, z tej skrzynce też nic nie ma. Przejdźmy na górę, zobaczmy, czy na górze coś jest, czy tutaj jakaś tabliczka. Pochodnie wezmę, o, będę więcej widzieć, może w drugą rękę sobie wezmę. W tą rękę wezmę sobie, a wezmę sobie miecz. A, miejmy miecz, dobra, i przejdźmy tutaj. Aha, możemy sprawdzić coś takie te, a nie, w tych beczkach nie można nic schować, dobra. Ale w tych chyba można, okej, to musimy przejrzeć, bo tutaj może być jakiś kod. To jest całkiem możliwe, żeby w takim czymś zostało to schowane. Trzeba tego szukać, trzeba szukać wszystkich miejsc. Dobra, sprawdźmy spiżarnię, bo to też warto chyba sprawdzić.
Czy tu w tych się chyba nic nie da zrobić? Czy w trumnach się coś da schować? Chyba też nie. Chyba tu jest jakiś zejście. Co to jest? O kurde! Dobra. Idziemy tam. To może być to. To może być... O, nie, 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 nie! Dobra, woda w drugą rękę. Uwaga. Wow, 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 dobra. Dobra, dobra. Niekorzystnie tutaj po tym... po lodzie skakać. Ale dobra, sprawdźmy to tak. Do czego... o co tu chodzi? O co to... co to jest? Czekajcie, się tutaj tak nachylę. Nic tu nie ma! No nie, no naprawdę przy tym tutaj tu nic nie ma? Co to jest w ogóle za miejsce? Ja pierwszy raz to widzę. Okej, no nieważne, w każdym razie niech... O, nie, 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 nie. Niech, nie, nie, dobra, dobra, dobra. O kurczę, obsydian tam zrobiłem. Ups. Ale dobra, to też nie jest to, bo tutaj nic nie znalazłem ciekawego, więc okej, miejmy to na razie gdzieś. W takim razie sprawdźmy pod wodą, czy tutaj coś się kryje. Nie, tutaj żadnych z tych rzeczy, nic niestety nie ma. Tutaj jest miejsce, w którym... nie wiem nawet, co to jest za miejsce. Ja to widziałem już, ale nie wiem, co tutaj w ogóle było. Możecie mi napisać w komentarzu, bo czasami tutaj są rzeczy, o których ja totalnie nie mam zielonego pojęcia, a przydałoby się jednak coś tam wiedzieć. Dobra, sprawdźmy tutaj może to miejsce, może tutaj będzie gdzieś w tym domku, czy coś tego typu. Halo, halo. Halo, domek, tutaj coś jest? Tutaj też nic chyba nie ma. No dobra, czyli to miejsce również możemy zaliczyć do miejsc, w których niestety nie znaleźliśmy nic. Dobra, zejdźmy tutaj na dół z tego powodu, że tutaj, z tego co mi wiadomo, to był bzyku w ogóle więziony, ale udało nam się go stąd odbić, że tak to ujmę, więc bardzo fajnie. Wow, kurde, pierwszy raz tu jestem, ale to więzienie wygląda strasznie. Dobra, sprawdźmy. O, jest jakaś skrzynka. Okej, tu są jakieś narzędzia. Czy tu w środku coś jest? Dobra, rozwalmy to tak w takim razie, bo nie chciałem zostać w środku uwięziony. Dobra, tu nic nie ma. Dobra, tu nic nie ma. Dobra, czyli możemy stąd wyjść. To aktualnie tutaj nic nie znajdziemy. Dobra, tu nic nie ma. Dobra, czyli w więzieniu nic nie ma, okej, to idziemy dalej. Ja nie mogę, strasznie dużo jest tych więźni, tych ogrów. Zauważyłem, że oni to bardzo lubią sobie więzienia robić i w różnych miejscach ludzi trzymać. Tu jest jedno, tam było kolejne. Tu jest, no, tu też było za tym jakieś, to tutaj, to też, to nie wiem, co to tam jest, też wygląda jak więzienie. Jest jeszcze to na mapie właśnie, to co chyba było tu, na tej mapie? Chyba tutaj w tym miejscu, to chyba jest mapa do tego, tak mi się... Dobrze pamiętam, chyba tak to było. No dobra, nieważne, w każdym razie sprawdziliśmy też, idźmy w takim razie tutaj dalej, sprawdźmy to, czy tutaj jest jakaś skrzynka, jakieś coś, co nas poinformuje o tym i tak dalej. Do Fiony pójdę na końcu, prawdopodobnie to tam będzie, jak tak teraz myślę. No ale sprawdźmy już tutaj, jak jesteśmy, w takim razie, żeby... Ej, mam ścinki czasem i mnie to tak denerwuje, że... Aj, bo ja mam ustawioną grafikę na fast, no to wszystko jest jasne. No to kurczę, znaczy na fancy, czyli na dokładno. Dobra, sprawdźmy to miejsce, co to jest za miejsce? W ogóle już, kurczę, a jest tu jakaś skrzynka. Aha, tutaj też nic nie ma. No dobra, czyli krótko mówiąc, no masa skrzynek, wszystkie puste, sprawdźmy w garze. Może do gara jesteś schowany. Może tak, może nie mówmy nie. Może akurat w garze będzie schowany jakiś kot czy coś tego typu. Mam nadzieję, że tak, jak nie, to pozostaje już tylko Fiona. A jeżeli tam nie będzie, to nie mam pojęcia, to straciłem czas przychodząc tutaj i sprawdzając i przeszukując to wszystko, czy tutaj jest ten kod. No ale wydaje mi się, że gdzieś tu powinien być jednak mimo wszystko. Dobra, sprawdźmy gar. W garze nic nie ma. Zejdźmy tutaj. Zobaczmy tu. No nie ma nigdzie, nie ma. Dobra, czyli to też możemy odrzucić i uwaga. O, udało mi się zrobić wiadro, no niesłychana sytuacja. Któż by się spodziewał, nie? Dobra, przejdźmy w takim razie tu. No i dobra, no to idziemy do tego, do Fiony, no bo już sprawdziłem wszystko tak naprawdę. Więc pozostały nam tylko ten budynek, w którym nic nie ma. I pozostaje nam, no właśnie, tutaj. Nikt dalej tego nie zamienił, komnata Fiony, ale jest głowa Milki. I całkiem możliwe, że ona tu gdzieś zostawiła kod w sumie, jak zmieniała tą głowę. Ej, to trzeba sprawdzić. Dobra, wyjdźmy tutaj na górę i zobaczmy, jest tak, jest ta skrzynka, w której znaleźliśmy wtedy tą książkę, że dobra, sprawdźmy, może się to zmieniło. Nie, Fiona jest bezpieczna, okej, tylko ta informacja, nie ma nic więcej. Przejdźmy tu, czy tu coś, może coś pominąłem? Chyba nie, chyba nic nie pominęliśmy, więc chyba jest okej. Dobra, wyjdźmy tutaj na górę, tutaj chyba... Tutaj coś jest? Nie, chyba nic nie ma. Żadnych tabliczek, też nic. Ej, no dobra, no co jest grane? Może w tych szafkach jakieś jest coś schowane? O, dobra, chyba mamy. Uwaga. 9. Mamy to.
Mamy to, znaleźliśmy kolejny numer kodu. Ja to odłożę tu, żeby tu było w sumie nie potrzebuję. Zapamiętamy, że to jest numer 9. I słuchajcie, odkryliśmy kolejny kod. To jest bardzo ważne, bo mamy 9, czyli jest 1-9. Okej, okay, tylko pytanie, czy to jest po kolei, czy to będzie rozsypanka jakaś taka, że to nie będzie 1-9, tylko to uzbieramy wszystkie cyfry i dopiero wtedy z tych cyfr będzie trzeba coś poukładać. Możliwe, że tak. Albo są, albo, no bo wiecie, bo ja nie mam wpływu na to, w jakiej kolejności je znajdę. Też, nie? Więc jakby, gdybym dzisiaj poszedł na przykład, gdybym dzisiaj przyszedł tu, a jutro poszedł do Poppy Playtime'a, no to już byśmy mieli w innej kolejności, więc ja nie wiem, czy to jest dobre kolejności, czy nie. To wszystko się tak naprawdę okaże. Dobra, słuchajcie, lecę do tej mojej bazy, żeby napisać tam na tej książce drugą cyfrę, którą jest 9 i mam nadzieję, że to będzie właśnie ten kod. Taką mam szczerą, prawda, nadzieję, więc idziemy tam, musimy się tam dostać. Ja dalej nie mam perły żadnej. Jak ja bym miał perłę, to ja bym tam się po prostu w sekundę tak o, rzucił się tam i byśmy tam byli dosłownie po chwili. No a tak musimy wchodzić normalnie jak ludzie po schodach. Kto to widział, żeby tak nudno wchodzić po schodach, że za każdym razem tu, później jakieś drabiny, takie strasznie długo to trwa, tak byśmy już tam byli, byśmy już wpisywali ten kod, no ale trudno. Czasem trzeba się troszkę przejść, żeby dotrzeć do tego samego miejsca, do którego można było dojść o wiele krócej, no ale tak już bywa w życiu niestety. Dobra, idziemy tutaj i otwieramy tą skrzynkę i wpisujemy kolejny kod, uwaga, znaczy kolejną cyfrę, uwaga, to jest 9. 9 to jest kolejny kod, proszę bardzo. Mamy 1-9, czyli nie wiem do czego to będzie kod, czy on jest w dobrej kolejności, czy nie, to się tak naprawdę okaże. A ja tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, stawcie łapkę w górę. Widzimy się na kolejnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Jeszcze raz przypominam o tym, że jest odcinek na plusie, więc zachęcam, linki są w opisie. Do zobaczenia, następnym razem, pozdro, cześć, pa pa.